O, jak wspaniale, już nie śpisz. Teraz możemy zacząć. Piki, co się dzieje? Nie mogę się ruszyć. No, raczej. Jesteś przecież dobrze związana. Dlatego nie możesz się ruszyć. Ale dlaczego? Myślałam, że miałam ci pomysł piec babeczki. Przecież pomagasz. Widzisz, zabrakło mi specjalnego składnika, a ty mi go pomożesz pozyskać. Specjalny składnik? Co to za specjalny składnik? O, Dashi, jaka ty jesteś głupiutka. Masz mnie, Pinkie Pie. Przez chwilę naprawdę pomyślałem, że przerobisz mnie na nadzienie, na babeczki. Muszę ci powiedzieć, że to jest najlepszy top w jaki zrobiłaś. Wygrywasz, jesteś najlepsza. O, dzięki, Dash. Ale nie zrobiłam jeszcze dziś żadnego żartu, więc nie mogę przyjąć twojej pochwały. Pinkie, daj spokój, to nie jest śmieszne. To dlaczego się śmiejesz? Nie możesz tego zrobić, Pinkie. Jestem twoją przyjaciółką. Wiem, że jesteś i dlatego jestem taka szczęśliwa, bo jesteś wraz ze mną. Będziemy razem cieszyć się twoimi ostatnimi chwilami, tylko ty i ja. Ale prędzej czy później kuzyki będą się zastanawiać, gdzie jestem. Kiedy zobaczą, że chmury gromadzą się nad powiel, przyjdą mnie szukać i wtedy odkryją, że to ty mnie porwałaś. O, Dash, nie martw się. Jest przecież mnóstwo innych Pegasów, które mogą za dobrze pogodę, a poza tym nikt się nie dowie. Jak myślisz, od jak dawno to robiłam? Podoba ci się mój strój? Samego zrobiłam. Pinkie, proszę, wybacz mi, jeśli czymś się obraziłam. Puść mnie. Proszę, obiecuję, nikomu nic nikomu nie powiem. Oh, Dashi. Nie zrobiłaś nic złego. Wiem, że nikomu nie powiesz. Po prostu przyszła na ciebie kolej. Nic osobistego. Oj, nie bądź smutna, Dash. To cię rozweseli. Spójrz, przyniosłam ci przyjaciela. Czy to... Hej, Dash, chodźmy gdzieś razem. Te kucyki to takie lamy. Przygłupy, przygłupy, przygłupy. Złapałam ją, nie opuściła miasto. Pamiętasz, kiedy wyszłam z przyjęcia i nie byłam około 20 minut? Niezbyt wiele czasu. Nie starczyłam się dobrze zabawić. Ale było warto. Gryfy smakują jak dwa zwierzęta naraz. To niesamowite. Wiem, że nie miała szczęśliwego numerka, jak ty wszyscy nie wspomnieli, ale kiedy bym miała okazję na kolejnego gryfa? I wiesz co, Dashi? Powiedz, że było też wolnowinicza. Ale niestety powiedziała tak z wielu rzeczy, że musiałam odebrać jej język. Ale już wystarczy wspomnień. Zabawę coś zacząć! Look, Dash! Gotcha cutie marks! Mam nadzieję, że nie mam nic przeciwko, ale polatam sobie teraz! Dash, przestań się ruszać, albo dalej nie będę trafiała. Chyba się stępiła po ostatnim. Mam! Powiedz, Dash, czemu byłam taka głupiotka i nie ułożyłam od razu piły? Tylko męczyłam się z tym głupim nożem. Hej, Dash! Myśl szybko! Czy nikt nie nauczył cię manier? To bardzo niegrzeczne zasnąć, gdy ktoś zaprasza cię do wspólnego spędzenia czasu. To tak jakbym przyszła do twojego domu i od razu poszła spać. Dash, zawiodłaś mnie. Nie sądziłam, że jesteś taka nudna.
prawie popsułaś całą zabawę. Cieszyłaś się, że będzie ze mną przyjaciółka, ale nie. Musiałaś wszystko popsuć, ty samolot na klaczo. Naprawdę, Daci, jak ci nie wstydź? Muszę ci niancić, być tym małe dziecko? Chcesz, abym zapamiętała cię jako wielkie, niezdarne dziecko? Co? To? Cóż, kiedy spałaś, byłam trochę niecierpliwa i przygotowałam kilka próbek. Zrobiłam z twojej nogi i muszę przyznać, że nie jesteś taka zła. Chcesz się je skosztować? Jeśli nie chciałaś, mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przecież zawsze smakowały ci moje babeczki. Mam wspaniały pomysł. Niespodzianka! Dasz, o Dasi. Dasi? Dobrze, Dasi. Pora więc na ostatnią rundę. To coś pozwoli zapomnieć ci o bólu. W ciągu kilku minut nie będziesz w stanie czuć czegokolwiek poniżej klatki piersiowej. Wtedy będziesz mogła podziwiać zbiory. Pinky? Tak? Chcę wrócić do domu. Tak, widzę twoją chęć powrotu. Czasami mam po prostu chcę poddać się i powiedzieć, skończam z tym bałaganem. Ja następnie iść do łóżka. Ale wiesz co? Musisz zebrać się w sobie i stawić czoła wyzwaniom. To jedyny sposób, aby iść na przodu do ścieżce życia.